Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jarek, i zapraszam Was na kolejny materiał z cyklu: najlepsze komiksowe serie. Angel Wings. Po prostu zabrakło mi przez chwilę słów. Rewelacyjna seria, przepiękna, pin-upy. Niesamowicie piękna, seksowna aktorka. Aktorka. No w sumie też pięknie zagrała scenariuszowo w tym komiksie, mógłbym tak powiedzieć, ale piękna bohaterka i historia wojenna w tle. Powiem szczerze, że Angel Wings oczarowało mnie niesamowicie. Jest to coś, co Hugo i Jean Jan, robią. No, fenomenalną robotę zrobili w tej serii. To jest w ogóle. Ona mogłaby trwać i czemu już się skończyła. Mimo, że nie jestem miłośnikiem m, historii wojennych jakoś wybitnie. Tutaj ze względu nawet na same rysunki, po prostu jest cud miód. A bonusem jest pin-up, który w sumie na swoim e, kanale w formie bonusu e, pokazywałem. Można sobie zobaczyć materiał. Zachęcam was do tego. W pełnej okazałości. On już jest chyba niedostępny, niestety. I z tego co pamiętam, był w dwóch wariantach okładkowych. Nie wiem jak w przypadku Angel Wings, czy one miały dwa warianty okładkowe, ale chyba też ten najnowszy na pewno. Ja mam takie. Do druków się już doczekało z dwa, trzy razy. Nie wiem czy teraz jest. To jest duży format, bardzo ładne wydanie. Dodatkowo zawsze mamy plakat, chyba zawsze, tutaj to tu się generalnie nie będzie różniło, jest to oprawa z obwolutą, możemy zobaczyć, więc taka ciekawostka dla Was, plakat po rozłożeniu, mamy ten rysunek który jest widoczny tutaj. Ja jeszcze do tej pory ich w żaden sposób nie używałem tych plakatów, a może bym chciał, o właśnie tu mamy to przedstawione. Także tak to się prezentuje, a mówię, rysunki fenomenalne, kolorystyka, pokazanie tych ekwilibrystycznych wręcz bym powiedział karkołomnych Szturmów, walk, i czego tylko się tutaj dzieje, w, zarówno w powietrzu, jak i e, też i na ziemi, ale głównie w powietrzu te niesamowite samoloty. To jest totalny majstersztyk. Nie chcę nawet tutaj opowiadać o niczym. Po prostu e, dziś już i tak trochę nagrywałem, e, mówiłem, więc może po prostu przemilczmy e, pewne rzeczy ja troszeczkę dam sobie odpocząć, a wy zobaczcie, jak to wszystko wygląda obłędnie. E, klimat jest niesamowity. Czy trzeba coś dodawać moi kochani? Chyba nie. Ale naprawdę dostajemy tutaj e, wiele. Ta fabuła, to, to, to co tutaj mamy, to, to jest naprawdę świetny wojenny komiks, który jest dodatkowo przepiękny i mega taki no, seksi, namiętny, erotyczny, nieprzewidywalny, szalony. Bohaterka nasza, która jest tutaj po prostu no, taką dziewczyną, konkret mówiąc, najprościej, no, dziewczyną konkret. Tu widzę, że jest ten model samolotu. Czyli to jest troszeczkę coś takiego bardziej innego, aniżeli jakiś widok mm, pinapowy. Mówię jego mamy w, w temu artbooku, ale no, spójrzcie kolejny kadr. No. To jest praktycznie jak zdjęcie, jak jakieś coś naprawdę autentycznego. Szczegółowość tutaj w ogóle i detale te, które są przedstawiane zarówno w dzień, jak i w nocy prezentują się niebywale dobrze. I nie wiem, czy można by tutaj na cokolwiek ponarzekać tak naprawdę. Jakiś kolejny japoński samolot Kamikaze. No sami widzicie. Historia jest też y, dziejąca się na, na różnych płaszczyznach. Jest taka, bym powiedział, trochę niekiedy wielowątkowa. Bo nawet w ostatnim tym tomie, o ile dobrze pamiętam, o to jest właśnie ten plakat, Pojawia się nawet motyw z Marilyn Monroe. On troszeczkę dzieje się już później, de facto. Te dwa pierwsze tomy zbiorcze, one przedstawiają nam historię troszeczkę inaczej. Tu na końcu, właśnie wniki, jeszcze dodatkowo mamy szkicowniki, które pokazują, jakim trzeba być kozakiem. Spójrzcie sami, żeby takie rysunki wykonywać. No naprawdę, to jest, to jest, to jest spoko, to jest spoko, naprawdę świetne. No, i ten ostatni dom. On jest troszeczkę cieńszy. Eee, świetna okładka, tutaj w ogóle. Ja miałem tutaj przygodę pewną, i on trochę sfalowany, niestety, ta obwoluta. I nad tym ubolewam najbardziej. Cholera jasna. Pogoda po prostu e, mnie zaskoczyła. A komiks leżał i dobrze, że tylko sama obwoluta się uszkodziła. reszta wszystko jest e, na miejscu. Ale tu mówię, to już wątek tak dzieje się troszeczkę później. Ten miłosny, i to wszystko inne, co tutaj daje nadzieję naszej bohaterce, ma odegrać istotną rolę. Natomiast mówię, fakt pojawienia się u samej Marilyn Monroe, to jest coś niebywałe. Ja tutaj no, na razie nie mam informacji, żeby miało być więcej tych. Y historii Ze świata Angel Wings. De facto to jak się kończy, to no to to się kończy tak jak chyba ja powinno happy endem, bądź co bądź. Dawno takiego happy endu nie miałem, nie widziałem, a tutaj on jest, więc, więc myślę, że tu każdy będzie usatysfakcjonowany i może nie trzeba psuć tego, co jest po prostu bardzo dobre. A tu też oczywiście otrzymujemy plakat, tylko zauważmy, że on jest w taki sposób zamknięty i jak go otworzymy, no, prawda? Prawda? <noise> sami widzicie, tutaj Scream Comics e, zaszalał. Ja nie wiem, czy takie coś było w oryginale, e, czy może dlatego, że to jest okładka chyba ta limitowana i ten plakat był dodawany, bo normalnie chyba. Chyba nie było, nie wiem, ale mówię, tu są masę grafik e, takich, właśnie pinapowych, e, jak sami widzicie. Ale mówię, gdybyście chcieli zobaczyć to sobie w całości, po prostu musicie sobie e, sięgnąć po ten materiał, gdzie ja to prezentowałem. Ba, tu są nawet dwa plakaty. Może w, ja, z racji, że mam limitowaną chyba tą wersję. Są dwa, a jeden był w tej podstawowej. A tutaj mamy coś takiego, też bardzo fajny. Więc cóż, no Angel Wings. Angel Wings, ogólnie artyści odpowiadający za tą serię, możemy też ich kojarzyć z takich pozycji jak Książę Nocy, który ma być po niedawno. Doszła mnie taka informacja, że Scream planuje dodruk, bo było pytane, on był już niedostępny, a ceny były wręcz bym podział zaporowe. Tu też w sumie jest całkiem sporo czytania. No i między innymi Edelwings jeszcze i ponad chmurami to na pewno, bo mam w swojej kolekcji te tytuły, o których wspomniałem, też znajdziecie u mnie na kanale, gdybyście chcieli sobie coś poszukać w związku z, tym, z tymi artystami. Więc polecam Wam i zachęcam oczywiście do tego, abyście skomentowali. Ten materiał, jak wszystkie inne, bardzo mi na tym zależy. Polubcie udostępnijcie, aby inne osoby też się dowiedziały, że są fajne materiały, które pokazują to wszystko i możecie sobie sami zobaczyć e, te wszystkie komiksy i inne rzeczy, które u mnie się znajdują. No i oczywiście. Kłóćcie dobrą nowinę, także polubcie, udostępnijcie, skomentujcie, będzie mi bardzo miło. A tymczasem co? Ja chyba mówię Wam cześć i widzimy się w kolejnych materiałach nie tylko takich, jak te, które zobaczyliście dzisiaj, ale innych, które będę dla Was prezentował no, praktycznie każdego dnia. Także trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.